Rybakowski. Moim partnerem przy mikrofonie będzie Jacek Laskowski. I obaj bardzo się cieszymy, że możemy komentować dla Państwa to spotkanie. Dzisiaj gra Las Palmas przeciwko Realowi Madryt. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia o zespole gości. Ruszyli z kopyta i widać, że poważnie traktują cel na ten sezon, jakim jest Mistrzostwo Kraju. Może jeszcze za wcześnie, by cokolwiek tutaj przesądzać, ale z pewnością nikt nie może być rozczarowany ich grą. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowiskowe. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. Rozpoczynają, myślę, 90 emocjonujących minut. No, piłkę odebrał i stracił. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. A i tam Archiles. I rozpoczną królewscy od wrzutu z autu. Lucas Silva. Marco Asensio. Dobra pozycja do oddania strzału. Dawid Simon. A teraz Cristiano Ronaldo. El Shaar. Lucas Vázquez. Casemiro. Przejęli piłkę, popatrzmy. No, przejął, ale nie opanował piłki. No, z tego miejsca można strzelać. Nieudana akcja. Casemiro. Boateng. Hernan. I piłka wybita do przodu. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Blisko pole karne. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Podanie na skrzydło. Znakomita wymiana. Quintrao! Świetnie interweniuje.
Mało brakowało, a byłby rzut rożny, ale piłka poleciała nieco w bok i wznowienie nastąpi zza linii bocznej. Real Madryt teraz atakuje. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Casemiro! Jest, jest gol! Rewelacyjnie się spisali. Teraz oni prowadzą. Spójrzmy na to z innego kąta. Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. Zgadza się, do tej pory było nudno na boisku, jednak nie przysnęli w przeciwieństwie do przeciwników. No, może być groźnie. Prostopadle, udanie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Pereira. Oddaje piłkę koledze. Cristiano Ronaldo i będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Wznowienie, aut wykonany. Jonathan Vieira Ramos. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Lucas Vázquez. Robi się niebezpiecznie. Pięknie zgrywa głową do partnera. Wybiega na pozycję. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Casemiro! Cristiano Ronaldo. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Jesteśmy po przerwie, a tutaj cały czas leje jak z cebra. Boję się, że zaraz z murawy zrobi się bagno. Roque Mesa.
Podaje z powrotem. Daniel Castellano. Blisko już do bramki. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Casemiro. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Mogli chyba lepiej rozegrać ten rzut wolny. Elshar. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Quintrao. Blisko pole karne, może strzelać. Może uderzać na bramkę. Świetnie, brawa dla bramkarza. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Dawid Simon. No, już blisko pole karne. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Batenk. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Marco Asensio. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Real Madrid teraz atakuje. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Przejęcie piłki przez Cristiano Ronaldo. Casemiro. Pereira. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Teraz już przeciwnik ma dużo większą stratę do odrobienia. To pozwala uspokoić grę i zorganizować. Rywalowi będzie bardzo trudno. Ta bramka musiała w końcu paść. Przy takiej przewadze i tylu strzałach było to tylko kwestią czasu. Tak, mają przewagę w każdej dziedzinie. Ten mecz toczy się na ich warunkach. Perfekcyjnie kontrolują jego przebieg. I mamy zmianę w Realu. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Elshar. Rozrzucenie do boku. Mają liczebną przewagę. Zdecydował się na strzał.
Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. No, coraz mniej czasu do końca. Jeśli marzą o tym, żeby wygrać, muszą atakować, a to oznacza wzmocnienie napadu. Wchodzi kolejny napastnik. Nie ma czego bronić. Teraz trzeba rzeczywiście walczyć o wygraną. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Lucas Silva. Dobra pozycja do oddania strzału. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Quintrao. Modric. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry. No i w samej końcówce mamy rzut wolny. Mają jeszcze okazję. Będzie zmiana zawodnika. Daniel Castellano. Blisko pole karne. Mają teraz okazję. No, sporo mają mu do zawdzięczenia. Popatrzmy, co się dzieje. Niespotykana sytuacja. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Luka Modric. Koniec. Królewscy Real Madryt triumfatorem. Koniec spotkania i wygrana drużyny, która rzadziej była przy piłce. Może i była rzadziej, ale potrafiła to lepiej wykorzystać. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas, wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce. Casemiro! Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne, może strzelać. Może uderzać na bramkę. Świetnie, brawa dla bramkarza. Casemiro. Pereira.